Witam Państwa i dziękuję za przybycie na naszą ostatnią już konferencję w kampanii wyborczej. Witam również Pana Damiana Baranowskiego. Dzień dobry. Tematem dzisiejszej konferencji jest nasz sprzeciw przeciwko finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa. Partia Korwin od samego swojego powstania stanowczo walczyła z finansowaniem polityków z podatków Polaków. Opowiadamy się za całkowitym zniesieniem finansowania partii politycznych z budżetu. Całe miasta i wsie są zasypane, zaklejone setkami billboardów, tysiącami banerów, dziesiątkami tysięcy plakatów i setkami tysięcy, jeśli nie milionami ulotek. Nasi kandydaci nie mieli takich możliwości. Wszystkie materiały wyborcze, jakimi dysponowaliśmy, finansowaliśmy z własnych środków finansowych. Jak wspomniałem na poprzednich konferencjach, nastawiliśmy się na merytoryczną kampanię. Dlatego dziękujemy lokalnej telewizji grudziąckiej za zorganizowanie debaty kandydatów. Niestety debata nie pozwoliła na wiele interakcji między kandydatami, jednak jednoznacznie pokazała, który komitet ma realny program naprawy Polski, a które komitety posługiwały się ładnie opisanymi ogólnikami. Co więcej, warto podkreślić, że jeden z naszych głównych konkurentów, Prawo i Sprawiedliwość, nie wysłał nawet na debatę kandydata do Sejmu. To pokazuje, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość traktuje swoich wyborców. Zamiast rozmowy o programie, o merytorycznych problemach, wolą szachować billboardem na każdym rogu, czy toną ulotek w naszych skrzynkach, które, jak już wspomniałem wcześniej, są finansowane z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników. Prawo i Sprawiedliwość, jak wiemy, planuje po wyborach dwukrotnie zwiększyć finansowanie partii politycznych. Jeśli Komitet Korwin dostanie się do Sejmu, a większość sondaży na to wskazuje, na pewno na to nie pozwolimy. Co więcej, jeśli dostaniemy się do Sejmu, będziemy walczyć o całkowite zniesienie dotacji dla partii politycznych z budżetu państwa. Z naszych prywatnych środków udało nam się sfinansować kilkanaście banerów, kilkaset plakatów oraz kilka tysięcy ulotek. Mimo że liczba ta może nie robi na pierwszy rzut oka wrażenia, dzięki naszej tytanicznej pracy udało nam się w ten sposób rozdysponować te materiały, żebyśmy również byli widoczni. Na ulicach naszego miasta możemy zauważyć masę naprawdę billboardów, czy to też partii Platformy Obywatelskiej, czy też Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak kolega Marcin wspomniał, wszystkie te materiały są finansowane z naszych podatków, natomiast my musieliśmy sobie radzić we własnym zakresie, finansując nasze materiały z własnej kieszeni, przez co byliśmy zmuszeni tutaj do włożenia tytanicznej pracy, ponieważ nie stać nas było na zatrudnienie profesjonalnej agencji reklamowej, tak jak to robiły tutaj partie finansowane z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. Musimy tutaj również zwrócić uwagę na to, że podczas prowadzenia naszej kampanii wyborczej spotkaliśmy się z wieloma tutaj słowami otuchy, również ze wsparciem wolontariuszy, którzy chętnie nam pomagali w naszej codziennej pracy. Wiele osób z nas pracuje zawodowo również, także naprawdę musieliśmy bardzo wiele pracy włożyć właśnie w tę kampanię. Z tego miejsca również chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które okazały nam wsparcie. Mówię tu o osobach, które walnie przyczyniły się do prowadzenia naszej kampanii wyborczej w ramach wolontariatu, jak i również osób, które wsparły nas dobrym słowem. Na koniec chciałbym podziękować naszym lokalnym mediom za relacjonowanie naszej kampanii, która naszym zdaniem była dość obiektywnie przedstawiona w opozycji do mediów krajowych, które albo zupełnie dyskryminowały naszą partię, albo niestety przedstawiały ją w złym świetle. Chciałbym też podziękować wszystkim kandydatom, sympatykom, ogólnie mówiąc osobom, które zaangażowały się w naszą kampanię, mówiąc kolokwialnie, odwaliliśmy kawał dobrej roboty, który rezultat zobaczymy już za niecałe 69 godzin. Przy ostatniej tendencji wzrostowej liczymy na 2 mandaty z naszego okręgu i oczywiście na mandat z Grudziądza, ale jeden mandat no, też nie będzie rozpatrywany w kategorii porażki, tylko oczywiście przyjmiemy z sukcesem.